Dogasają ostatnie pożary w getcie. Z okien naszego klasztoru widać dokładnie całe miasteczko i okolice. Jakie tam musi być teraz piekło. Na ulicach i placach walają się trupy dzieci, starców, kobiet i mężczyzn. Po co ojciec patrzy w stronę miasta? To już nie odmieni ich losu. Trzeba się modlić, by błogosławieństwo Pana zawsze czuwało nad naszym klasztorem. Słyszałem, że major Born własnoręcznie zabija ludzi. Born. Niech Bóg dopomoże ludziom czekającym w ogrodzie Getsemani. Czekającym cierpliwie wśród płonących snów. Patrzyłem w oczy człowieka i widziałem jego własny grób. Lub miłosierdzie kupione zyskownie za ostatni. Ale Pan nie wysyła już aniołów, ale Pan nie wysyła już aniołów. Piątkowy wieczór moja żona zapalała szabasową. Są oczy mojej żony, gdzie są jej żałobne oczy. Adonaj, cóżeś ty uczynił? Adonaj, czemuś nas opuścił? Adonaj, czemuś nas opuścił?